Szczęść Boże, nazywam się Malwina Kocot, witam Was w serii o nazwie Szum z Nieba i zapraszam do subskrypcji kanału. Dziś trudny temat uzależnienie od pornografii. Za chwilę posłuchacie, co na ten temat ma do powiedzenia psychoterapeuta Bogdan Kosztyła. Następnie mam dla Was krótkie świadectwo Bartka, który bardzo długo borykał się z problemem pornografii. Zapraszam do posłuchania. Czyta Paweł Kudaj. Uzależnienie od pornografii. Bogdan kosztyła. Podczas terapii spotykam osoby, które czasem mówią o swoim uzależnieniu od pornografii. Sięgają po nią, mimo iż mają świadomość, że jest to coś złego, co utrudnia im relacje małżeńskie czy sposób funkcjonowania w codziennym życiu. Ale społeczne przyzwolenie na korzystanie z pornografii oraz jej obecność w przestrzeni publicznej sprawiają, że stykają się z nią nawet małe dzieci. Dlaczego niektórzy dorośli korzystają z pornografii? Wydaje mi się, że najczęściej mają na to wpływ trzy czynniki. Po pierwsze, trudności z budowaniem relacji. Żyjemy w społeczeństwie, dla którego pornografia jest sposobem na odreagowanie napięcia, na zbudowanie sobie pewnej iluzji, satysfakcji z relacji. Jest też sposobem budowania namiastki atrakcyjności doświadczeń, niedostępnych dla kogoś w realu. Często osoby samotne, które mają kłopoty w dojrzałych relacjach, sięgają po erotykę, aby wypełnić w sobie jakąś pustkę. Drugim czynnikiem jest stres. Zachowania kompulsywne przynoszą ulgę w napięciu. Do tego dochodzi jeszcze autoerotyka np. w postaci masturbacji. A wtedy pornografia jest czynnikiem wyzwalającym kolejną reakcję samozadowolenia, satysfakcji odreagowanie stresu czy napięcia. Trzecim czynnikiem jest dostępność. Obecnie wystarczy mieć dostęp do internetu. Pornografia jest na wyciągnięcie ręki. Kiedyś trzeba było iść do sklepu, żeby kupić czasopismo lub film. Niestety, uzależnienie od pornografii jest potem dla wielu ludzi prawdziwym ościeniem, czy jakby to powiedział święty Paweł, problemem, z którym nie zawsze potrafią sobie w życiu poradzić. Czy można się z tego wyplątać? Pierwszym krokiem, jak w każdym uzależnieniu, będzie odkrycie i uświadomienie sobie, że mam z tym problem. Potrzebne jest nazwanie go oraz przyznanie się przed sobą i Panem Bogiem, że moja seksualność jest nieuporządkowana. Sposobem takiego niedojrzałego przeżywania seksualności jest pornografia, która nie ma nic wspólnego z żadną relacją, ale jest skoncentrowaniem się wyłącznie na sobie. Doświadczenie duchowe stanięcia przed Panem Bogiem i zaproszenie Go do tego doświadczenia jest ważne, ponieważ uzależnienie to nie jest coś, z czym sam sobie mogę poradzić. Będą zdarzały się wzloty i upadki, a wtedy zniechęcenie będzie rosło. Natomiast Pan Bóg nas kocha i akceptuje z każdym trudnym doświadczeniem, także z jakąkolwiek formą uzależnienia. A co mogę zrobić sam? Mogę przyjrzeć się swojemu życiu i zastanowić się, co mi ułatwia dostęp do pornografii. Pamiętam pewną rozmowę w kierownictwie duchowym na rekolekcjach ignacjańskich. Z mężczyzną powyżej trzydziestki, świetnie usytuowanym, uświadomił sobie, że ponieważ w mieszkaniu miał WiFi, to czy jadł obiad w kuchni, czy szedł do łazienki i brał kąpiel. Wszędzie mógł skorzystać z tabletu i z pornografii. Podjął decyzję i wyłączył Internet. Ale można też poprosić kogoś, aby nam wgrał program blokujący dostęp do treści pornograficznych i wpisał jakieś hasło. A jeśli codziennie przechodzę obok sklepu, w którym jest wystawiona prasa pornograficzna, to zmienię trasę. Jeżeli wiem, że pokusa pojawia się wtedy, kiedy przeżywam jakieś napięcie, na przykład w relacji z szefem lub z klientem, warto zastanowić się, co zrobić, żeby daną sytuację stresową z kimś przegadać. A nie zostać z tym napięciem samemu. Jeżeli wiem, że zawsze wpisuję hasło seks w przeglądarce, gdy moi domownicy już poszli spać, umawiam się z nimi, że idziemy spać wszyscy razem, albo ja idę pierwszy. Czyli mam za zadanie odkryć, co mogę zmienić w schemacie, w którym żyję. Kolejna forma to szukanie pomocy profesjonalnej psychologa, terapeuty. W wielu miastach działają też grupy seksoholików. Jest to profesjonalny pomysł na działanie samopomocowe. Ludzie ci spotykają się na przykład raz w tygodniu, i każdemu przydzielany jest sponsor, czyli człowiek, do którego zawsze możesz zadzwonić i pogadać, gdy czujesz się słaby i masz poczucie, że sobie z czymś nie poradzisz. Jak chronić przed pornografią swoje dzieci? Jedną z najskuteczniejszych form ochrony są pozytywne wzorce i dobry kontakt z dzieckiem. Przez otwarcie na nie, Dajemy dziecku przestrzeń, w której może on przyjść do nas z jakimś trudnym doświadczeniem czy problemem, wiedząc, że akceptujemy je także z jego trudnościami. Zmniejszamy w ten sposób ryzyko tego, że dziecko będzie szukać sobie obszarów destrukcyjnych, takich jak pornografia, narkomania i tym podobne. Nie oznacza to nadmiernej kontroli, ale intensywną relację emocjonalną. Słuchamy go, obserwujemy. Jesteśmy uważni na to, co w nim się dzieje. Pomocny jest też kontekst życia dziecka relacje rodzinne, domowe model zachowań między rodzicami to, czy potrafią okazywać sobie czułość, życzliwość. Rodzice swoim zachowaniem uczą prawidłowych wzorców zachowań także seksualnych. To, że potrafimy się objąć, pocałować że jesteśmy czuli i delikatni wobec swojego dziecka jest pozytywnym wzorcem. Kolejną sprawą jest rozsądny dostęp do różnego rodzaju współczesnych narzędzi. Popularny obecnie model rodziny jest taki: trzy osoby, cztery telewizory, pięć komputerów, osiemnaście komórek. Bardzo spodobał mi się pomysł pewnej rodziny, która chciała sobie poradzić z uzależnieniem od gier. W domu mają teraz tylko jeden komputer i postawili go w miejscu ogólnodostępnym. Wszyscy widzą, co kto na nim robi, ponieważ tym miejscem jest kuchnia. Myślę, że pierwszy negatywny wzorzec może wziąć się stąd, że dziecko znajduje gdzieś płytę z filmem por pornograficznym lub gazetą dla dorosłych, i w ten sposób dowiaduje się, że rodzice prowadzą podwójną grę. Kolejne zadanie rodziców to czuwanie nad przestrzenią, w której dziecko dorasta. Im mniejsze dziecko, tym to jest łatwiejsze. W okresie dorastania kontrolę mamy tylko wtedy, kiedy dziecko samo do nas przychodzi, dzieli się swoimi wątpliwościami lub stawia jakieś pytania. To jest dla niego komunikatem, czy może z nami rozmawiać o seksie, czy nie. Bo rodzice na przykład zmieniają temat albo wyrażają oburzenie, jak można o to pytać. Dziecko funkcjonuje w konkretnej rzeczywistości przedszkolnej, szkolnej. Stąd Potrzebna jest nasza uważność wobec programów wychowania, a zwłaszcza wychowania seksualnego i prorodzinnego, czy są zgodne z naszym systemem wartości. Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że jeden z ekspertów edukacji seksualnej zasugerował, żeby dzieci w szkole miały możliwość obejrzenia pornografii dla celów edukacyjnych. Na jakimś etapie nie unikniemy rozmowy z dzieckiem o seksie, seksualności czy też pornografii. Moja znajoma jechała tramwajem. Jej dziecko uczyło się czytać, więc patrząc na witryny składało sobie litery. I wyszło mu seksshop. Zapytało: Mamo, co to jest za sklep? I znajoma musiała sobie poradzić z wyjaśnieniem. W przestrzeni, w której żyjemy, takich bodźców jest niemało. Ale to my pokazujemy dziecku, że ono może z takim pytaniem do nas przyjść. To jest zresztą najlepsze rozwiązanie, że odpowiedź uzyska od nas, a nie z wyszukiwarki. Dlatego skutecznym środkiem zapobiegawczym jest dobra relacja rodzic-dziecko. Jakie są kosztowne skutki uzależnienia? Dla osoby uzależnionej od pornografii. Czymś naturalnym jest stymulowanie się bodźcami o charakterze erotycznym. Inaczej nie potrafi sobie poradzić, a jej przestrzeń wolności jest zdecydowanie mniejsza. Z rozmów z ludźmi, z którymi pracuję w terapii, wiem, że oni są świadomi tego, że taka stymulacja zaburza ich patrzenie na rzeczywistość. Na przykład mężczyzna ma kłopot z otwarciem się na żonę, ponieważ pornografia wdrukowała mu medialne wzorce pochodzące z retuszu. Czasem, gdy robimy fotografię, podciągamy ją potem Photoshopem. Podobnie prawdziwa jest pornografia, w której aktorzy czy modele odgrywają pewne zachowania seksualne, nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością. Mój współmałżonek nigdy nie będzie taką osobą, jaką przedstawiają sceny erotyczne. Tam ktoś otrzymał wskazówki reżyserskie, jak dana scena ma być zagrana. A później odbiorcy pornografii zderzają się z codziennością, w której seksualność jest inna i nie zawsze przynosi satysfakcję, co wymaga zgody na trudności czy niepowodzenia. W pornografii tego nie ma. Życie erotyczne zawsze jest udane i satysfakcjonujące. Kiedy ludzie chcą wejść później w prawdziwe doświadczenie, mają z tym trudność. Ponieważ przywykli już do pewnego modelu. W naszej psychice obowiązuje zasada, że pierwsze i silne bodźce mocniej kodują się nam w pamięci, więc potem do nich porównujemy otaczającą nas rzeczywistość. To, co było silne i pierwsze, w dużym stopniu rzutuje na dalsze życie. Jeśli doświadczyłem niepowodzenia w zetknięciu się z wodą, to nawet po latach omijam ją szerokim łukiem. Podobnie z pornografią. Jeśli zakoduję w sobie jakiś mechanizm, obraz, skrypt, to potem długo będę musiał się z niego leczyć, pracować terapeutycznie, żeby ze mnie odparował. Podobnie będę miał problem w postrzeganiu siebie, co często występuje u mężczyzn, i będę zmagał się z poczuciem niepewności, czy ja sobie poradzę. Obraz pornograficzny jest w 100% kontrolowany, a żywy człowiek nigdy. Aby móc żyć w dojrzałej relacji seksualnej ze współmałżonkiem. Trzeba będzie przejść duchową walkę o uwolnienie. Strzał w plecy. Gdy miałem około 7-8 lat, kolega z podwórka zaprosił mnie do siebie do domu. Powiedział: Chodź coś zobaczyć. I puścił mi niemiecki film pornograficzny. Do dzisiaj pamiętam scenę z tego filmu, choć wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest płciowość, popęd seksualny i tym podobne. To wszystko, co oglądaliśmy, było dla mnie niezrozumiałe, a jednak miało na mnie wpływ przez następnych dwadzieścia lat. Obejrzeliśmy zaledwie kilka minut. To była bardzo mocna pornografia. Kolega był zaaferowany tym, co widzieliśmy, a ja zaskoczony. Skończyliśmy oglądanie. Żadnych skutków wtedy to nie miało. Ale kiedy dorastałem i pojawił się u mnie popęd seksualny, zaczął on narastać w sposób nieuporządkowany. Zacząłem kombinować sobie jakieś filmy i oglądać różne niedozwolone rzeczy. I dopiero wtedy okazało się, że film, który został mi puszczony, gdy byłem jeszcze niewinnym dzieckiem, miał naprawdę brzemienne skutki. W rozwoju człowieka naturalne jest, że budzą się różne porządliwości, natomiast u mnie działo się to w sposób nieuporządkowany, mocno niszczący mnie psychicznie i fizycznie, także przez grzech masturbacji. Ta sfera mojego życia była we mnie mocno naruszona i zniszczona do momentu, kiedy pojechałem na pierwszy tydzień rekolekcji ignacjańskich. Wcześniej przez 4-5 lat modliłem się, żeby Pan Bóg mnie uzdrowił z tego nałogu, ale był to długotrwały proces, który skończył się dopiero na tych rekolekcjach. Pan Bóg uzdrowił mnie wtedy całkowicie ze skutków oglądania pornografii i uwolnił od tego, co ona ze sobą niesie. Wcześniej moje relacje z kobietami były mocno nieuporządkowane, traktowałem je przedmiotowo, a proces nawrócenia zbiegł się w czasie z poznaniem nowej osoby. Postanowiliśmy więc razem z moją dziewczyną żyć w czystości. Wydawało się to wtedy kosmicznie niemożliwe żyć w czystości w dzisiejszych czasach? Jednak taką decyzję podjęliśmy i Pan Bóg ją pobłogosławił. Wytrwaliśmy w całkowitej czystości do ślubu. Dzisiaj, z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że to było wyrywanie nas przez Pana Boga z jakiegoś bagna, z takiego gnoju, który człowiekowi nie służy, a tylko go zbezczeszcza. Był to zarazem czas przywrócenia nam dziewictwa, naszej niewinności, ponieważ Panu Bogu to się podobało i dzięki temu mogliśmy zbudować naszą relację na Jezusie. Rok temu miałem sen, który zapamiętam do końca życia. Choć normalnie na sny nie zwracam uwagi, śnił mi się pokój, w którym kolega z podwórka pokazał mi ten film pornograficzny. W tym pokoju była obecna kobieta, którą znałem z pracy. Była całkowicie naga i chciała mi się oddać. W tym śnie wiedziałem, że jestem mężem. Wszystko dookoła było białe, nieskazitelnie białe i czyste a ja nie miałem żadnej rządzy w sobie podziękowałem tej kobiecie i wyszedłem z pokoju pamiętam że potem szedłem ulicą i wstąpiłem do kościoła gdzie też wszystko było jasne i czyste gdy opowiedziałem o tym śnie koledze on stwierdził że pan bóg pokazał mi w ten sposób moje całkowite uzdrowienie a przyczyną mojej choroby był właśnie tamten moment kiedy byłem mały i niewinny a dostałem strzał w plecy. Pokazano mi film pornograficzny. Bogu dziękuję za ten sen, za odczucie pokoju i jego majestatu, nie do pokonania. To właśnie powierzenie się Bogu doprowadziło mnie do całkowitego uzdrowienia i chwała mu za to. Bartek. Dziękuję, że jesteście z nami. Dajcie kciuka w górę. I zasubskrybujcie nasz kanał. W komentarzach możecie napisać swoje przemyślenia w tym temacie. I prześlijcie dalej ten materiał, by dawał nadzieję innym. Dobrego dnia.